po gorącej, lokalnie burzowej środzie. W czwartek w pogodzie zapanuje względny spokój z umiarkowanym ciepłem. Takie preludium do upałów, gdy temperatura poszybuje powyżej 30 stopni. Justyna Janus-Konarska, witam Państwa i zapraszam na szczegóły jutro. Pogodę kształtować będzie pogodny wyż z nadpółnocnych Włoch. Tylko na południu, w centrum i na wschodzie aurę pogorszy front związany z niżem z nad Skandynawii. Z południowego zachodu dotrze umiarkowane i ciepłe powietrze. I na termometrach zobaczymy od 22 do 27 stopni chłodniej będzie. Na Śląsku i w Małopolsce poniżej 20 stopni. A teraz już Dolny Śląsk. Wieczór z opadami deszczu i burzami, ale w nocy już w całym regionie wszędzie się rozpogodzi. Temperatura od 13 do 15 stopni. Poranek i przedpołudnie pogodne i słoneczne. Po południu nadal dużo słońca i ciepło. Od 21 stopni w Kłodzku i Wałbrzychu do 25 w Legnicy. Ciśnienie będzie powoli rosło. W południe wyniesie 1006 hektopaskali. Wiatr północno-zachodni do zachodniego, słaby i umiarkowany, a biometr i warunki na drogach korzystne. Kolejne dni z dużą ilością słońca i ciepłe, a po weekendzie temperatura przekroczy 30 stopni. A gdy lipcowe upały, to i wrzesień doskonały. Spokojnego wieczoru Państwu życzymy. Do zobaczenia.